Siemanko do Was w kolejnym odcinku Kariery Reprezentacją Polski. W końcu zaczynamy Euro 2024. Grupy już widzieliście w poprzednim odcinku, ale mogę Wam szybko je tutaj pokazać w trakcie, kiedy tutaj gadam. My za chwilę już gramy z Szkocją i zobaczymy, jaki będzie wynik. Jeszcze na chwilę mogę Wam pokazać tutaj powołania. Teraz widzicie, że zaktualizowałem karty naszych zawodników na to Euro. Będę je aktualizował co kwalifikacje, co duży turniej, więc to będzie wypadać mniej więcej co rok. No i tak właśnie się prezentuje to powołanie. No i teraz bez względnego gadania przejdźmy już do tego pierwszego meczu na Euro. No i mamy przed nami pierwszy mecz Euro. Polska-Szkocja. Dobrze wiemy, że w grupie mamy jeszcze Portugalię i Niemcy, więc tutaj no po prostu bez żadnej dyskusji trzeba wygrać ten mecz. Nie ma innego wyboru. Mecz trzeba wygrać, trzeba zgarnąć 3 punkty, jeśli chcemy wyjść z grupy, bo z Portugalią i z Niemcami dobrze wiemy, jaka to będzie trudna walka i tam po prostu będzie bardzo ciężko zgarnąć te punkty, więc no tutaj trzeba po prostu je wziąć bez dwóch zdań. No i zobaczmy, u nas w składzie oczywiście bramce Szczęsny, w obronie Piątkowski, Kiwior oraz Dawidowicz. Na prawym wahadle Kasz, na lewym wahadle Zalewski, w środku jest Zieliński oraz Zalewski, Żurkowski tutaj się pomieszało. I na ataku Świderski, Kamiński i na środku oczywiście Robert Lewandowski. No tutaj miałem grafikę trochę popsutą, ale wam tutaj te karty dobrze ułożę. Bez problemu. No wychodzimy dobrym składem, ale kilka zmian zostało zrobionych, bo dobrze wiemy, że to jest teoretycznie najsłabszy nasz rywal. Więc jeśli gdzieś mieli zagrać, to właśnie teraz. A w reprezentacji Szkocji na bramce Archer, w obronie Hickey, McKenna, Cooper, Henry i Robertson. W pomocy Turnbull oraz McTominay, przed nimi Gould, na ataku Adams i Shankland. No, także mamy duże nazwiska, ale myślę, że jako drużyna to my mamy tutaj lepszy zespół, więc liczymy na to, że damy radę wygrać ten mecz. Lewandowski ze Świderskim, tutaj dostaje piłkę Kamiński, jeszcze Zieliński ją przejął, Kamiński w polu karnym, strzał i broni Archer, no pierwszy strzał w tym meczu w 17 minucie przez Kamińskiego, no była tutaj dobra okazja. Zobaczmy, jeszcze mamy rzut rożny, Zieliński na krótko z Kamińskim. Kamiński tutaj próbuje dryblować i niestety traci tą piłkę. Uwaga, Adams w polu karnym, strzał, broni Szczęsny. No, także tutaj pierwsza okazja naszych przeciwników i także bardzo groźna, myślę, nawet groźniejsza niż nasza, ale tutaj Szczęsny, fenomenalna obrona. No i na szczęście cały czas mamy wynik 0-0, bo tutaj naprawdę było groźnie. Jak nie ma Tikasz tutaj dryblingiem, Żurkowski, Świderski, Kamiński strzela, ale prosto w Coopera i mamy rzut karny, dotknął tą piłkę ręką, tylko kto będzie strzelał rzut karny? Dobrze wiemy, że Lewandowski ostatnimi czasy nie daje rady ich wykorzystywać. Zieliński, który raz podszedł, wykorzystał. No i to będzie Zieliński. Lewandowski dobrze wie, że ostatnio ma z tym problemy. Chce, żeby Polska wygrywała, więc daje Zielińskiemu. A Zieliński także nie trafia. Archer broni rzut karny. No naprawdę z tymi karnymi mamy ogromny problem. Jak nie Lewandowski, to Zieliński, ale obydwaj nie trafiają tych karnych niestety. Zobaczmy, co będzie z tego rzutu rożnego. Kamiński, Matikasz, podanie. Świderski strzał i znów broni Archer. No, tutaj mocno atakujemy bramkę przeciwników, ale nie dajemy rady trafić tego gola. Niestety ten karny niewykorzystany. Zobaczmy, znów rozegranie na krótko. Kamiński. Jest tutaj Kiwior. Podanie Świderski. Dawidowicz strzela, poprzeczka. No niesamowite. Nie dajemy rady tutaj wbić tej piłki do bramki.
No i koniec tej akcji. Niestety już nic więcej z tego nie wyciągniemy. Zobaczmy, Zieliński już tutaj przed linią obrony. Zieliński z Kamińskim. Podaje do Zielińskiego. Świderski w polu karnym. Niestety traci tą piłkę. I zostało już tylko kilka sekund przed zakończeniem tej pierwszej połowy. No i tak jest. Mamy koniec pierwszej połowy. Wynik 0 do 0. No, myślę, że po tym jak wyglądała ta pierwsza połowa, mogliśmy już wygrywać. Chociażby jedną bramką, chociażby ten karny niewykorzystany. Ale zobaczmy, jakie są wyniki w innych spotkaniach. Szwecja wygrywa 1-0 z Francją, Belgia, Turcja 0-0. Tutaj możecie sobie robić pauzę, jeśli chcecie zobaczyć te wyniki. A ja tutaj, o, zjadę wam do samego końca. A ja tutaj patrzymy. Portugalia, Niemcy 1-1, więc na razie nikt nie zbiera 3 punktów. Może to jest i dobra wiadomość dla nas, ponieważ jeśli my wygramy, to będziemy pierwsi po tej pierwszej kolejce. No, dobrze by było naprawdę się spiąć i wygrać ten mecz, więc bez żadnego gadania przejdźmy już do drugiej połowy. Uwaga, Robertson z McTominayem w polu karnym, podanie Gould piętką, Adam strzela, ale Dawidowicz zatrzyma ten strzał i jest piłka pod naszą kontrolą. Na szczęście tutaj naprawdę było groźnie po powrocie z tej przerwy, ale na szczęście tutaj nie ma gola dla przeciwników. Tutaj znów strata bardzo wysoko. Robert Lewandowski naprawdę nie gra najlepszego spotkania. Po raz kolejny już widzimy, że Lewandowski nie jest aktualnie w najlepszej formie. No i zobaczmy, tutaj Gould już w polu karnym, odwraca się w stronę bramki. Dawidowicz jeszcze próbuje tutaj zabrać piłkę i na szczęście nic z tej akcji nie będzie. Tam jeszcze piłka odbita od zawodnika i był spalony. A my mamy zmianę, schodzi Świderski, a w jego miejsce wchodzi Milik. No, Świderski i Lewandowski nie grają dobrego meczu niestety. No i zaskutkowało to tą zmianą, że Świderski został już w 55 minucie już zmieniony na Milika. Zieliński pięknie piętką do Kamińskiego. Ten już przed polem karnym strzał i mamy słupek. Mieliśmy już poprzeczkę, teraz mamy słupek. Naprawdę ta piłka nie chce wejść do tej bramki, ale zobaczmy, jeszcze próbujemy. No niestety nic nie będzie, ale naprawdę mamy nieszczęście w tym meczu. Niewykorzystany karny. Poprzeczka, teraz słupek. No naprawdę trzeba dalej cisnąć i próbować trafić tą bramkę, bo tutaj jest szansa, żeby wygrać ten mecz. Tutaj powinniśmy wygrać ten mecz. Mamy kolejną zmianę, tym razem to Turnbull schodzi, a wchodzi Magnin w drużynie Szkocji. A czy u nas będzie jakaś zmiana? No chyba nie. Nie, w drużynie Polski na razie nie ma żadnej dodatkowej zmiany. Patrzmy, już Szkoci w polu karnym, Gault. No i niestety strzał i gol. Przegrywamy 1-0 w 68 minucie. Było dobrze, były okazje, był karny, były poprzeczki, były słupki. No ale niestety to Szkocja dała radę zmieścić tą piłkę w siatce. Tutaj został totalnie osamotniony ten zawodnik. No i widzimy, niestety to oni trafiają bramkę i wychodzą na prowadzenie. Szkocja 1, Polska 0. Nie tak miał wyglądać ten mecz. Nie tak miał wyglądać początek tego Euro, ale jeszcze mamy czas, dopiero 68 minuta. No i wierzymy, że jeszcze nasi reprezentanci wrócą do tego meczu, jeszcze może nawet go wygrają. Zieliński rzuca w pole karne, niestety nikogo tam nie mieliśmy. Ale zobaczmy, jeszcze jesteśmy przy tej piłce. Podanie Kamiński, Archer znów broni. No niesamowite. Nie damy rady trafić w tym meczu tej bramki, chyba już 84 minuta. A my nadal przegrywamy 1-0 niestety. Została ostatnia minuta już doliczonego czasu gry. Zobaczmy, może jakiś atak ostatniej szansy. Kamiński próbuje z Lewandowskim, no ale niestety kolejne złe podanie. No i sędzia zakończy ten mecz. No i niestety Polska przegrywa ze Szkocją 1-0, mecz otwarcia na Euro. No cóż, na pewno to nie jest wynik, który chcieliśmy. Na pewno nie tak miało to wyglądać. Jest teoretycznie najsłabszą drużyną w naszej grupie. Przegrywamy 1-0. Już się boję, co to będzie z Portugalią i z Niemcami. No cóż, Szkocja 1-0 wygrywa z Polską po golu
Gulda w 68 minucie. No i tak właśnie to wygląda. Portugalia wygrała 3-2 z Niemcami. No i jesteśmy na ostatnim miejscu. Gramy z Portugalią, która jest na pierwszym miejscu już w następnym odcinku. Więc może być naprawdę ciężko, no. Naprawdę bardzo źle zaczęliśmy to Euro. Zobaczmy szybko tylko na inne grupy. Tutaj widzimy Turcja wygrała 1-0 z Belgią, Francja ze Szwecją zremisowali. Tutaj Hiszpania wygrała 3-0 z Słowenią, Austria i Izrael zremisowali 2-2. Norwegia wygrała 2-1 z Rumunią, Włochy i Szwajcaria zremisowali 2-2. Dalej Holandia wygrała 2-1 z Słowacją, a Serbia wygrała także 2-1 z Chorwacją, więc no, Chorwacja cały czas nie jest w dobrej pasie. I ostatnia grupa, Anglia zremisowała z Danią 2-2, a Albania zremisowała z Bośnią i Hercegowiną, więc jak na razie no to widzimy, że te wyniki, no tak naprawdę to jest tylko pierwszy mecz, no ale widzimy, że na razie nic nie jest tutaj fenomenalnego. Francja, która remisuje swój mecz, Włochy, którzy remisują swój mecz, no Niemcy, którzy przegrali z Portugalią, Anglia zremisowała z Danią, tutaj widzimy, że to Euro może być naprawdę ciekawe do samego końca, ale my musimy wierzyć, że w następnym odcinku wygramy z tą Portugalią, bo jak nie, no to możemy już się pożegnać z Euro. Na dziś to tyle, dzięki za oglądanie, widzimy się już jutro na mecz z Portugalią, cześć!